Niezatapialni. Witam w 84. odcinku podcastu Niezatapialni. Nie pomyliłam się ani w numerze odcinka, ani w nazwie podcastu. Brawo. Będziemy mówić dzisiaj o wielu rzeczach, ale ja zacznę od sekcji komentarzy, ponieważ tak stwierdziłam. I Rogaty napisał tak. Smutna Iga jedyna nie zna Owsianego, więc przedstawiam wszystkim Owsianego, którego znam. Przywitaj się i przedstaw. Cześć, jestem Owsiany. Tak, jest tutaj. Ja znam Michał. Nasz dobry duszek, który od dawna bierze udział gdzieś tam w tle w podcaście, więc dzisiaj Dominik nie może, bo ma jakieś powody. Wyjechał na urlop chyba. Chyba za pieniądze, które zebraliśmy, Dominik wyjechał na urlop. Ja słyszałem. Nie mów takich rzeczy. Nie, to nie jest prawda, actually. Miał wyjechać na urlop już zanim zebraliśmy te pieniądze. Tak, dobry duszek też słyszałem kiedyś, że szara eminencja. Tak, tak, jesteś też szarą eminencją, to prawda. I miałeś też być podobno kobietą i się nas pytano, czy nawet fajną, więc... Dobre, czy dusza jak szara eminencja, kobieta, człowiek renesansu, w ogóle wielbiciel wina i cygar. Autorytet w świecie bez autorytetów. Dobrze, to jest nasz pierwszy temat z agendy Owsiany. Teraz mamy drugi temat. Też idę. Tak, powstał nowy silnik do giereczek firmy, która sprzedaje książki? I inne rzeczy? No, która już teraz sprzedaje wszystko. Tak. Wszystko, tak. Mamy, po drugie jest w ogóle wielkie ogłoszenie w sprawie Quantum Break, które miało wyjść 8 lat temu, a wyjdzie za 12, nie wiem, no, jeżeli kupiliście Xbox One dla Quantum Break... Tak, przegraliście życie. Nie, no wygraliście życie. Być może nie macie PC-ta, na którym odpalicie Quantum Break, więc czemu nie? No, ale no Microsoft twierdzi, że wygraliście. Oprócz tego graliśmy w giereczki. Znamy tematy? Quantum Break najpierw, skoro już... Kto jeszcze z nami siedzi i się nie przedstawił? A, jeszcze Tomek Strągowski. Zupełna niespodzianka, nowość. Ja jestem Igajowa Smoleńska. Boże, ja myślałam, że wszystko tak ładnie przygotowałam. To, że my jesteśmy w odcinkach, to jest, wiesz, to już jest norma nad normę. Czyli tylko mnie trzeba było przedstawiać. I jeszcze Dominika czasem trzeba przedstawić, bo też czasem wpada. I my jeszcze nazwę podcastu, jak się chce przywitać i bierze cały hell w płuca. Quantum Break wychodzi, najprawdopodobniej już się naprawdę ukaże za 2 miesiące, tak? Dobrze pamiętam. Takie placki. Dominik ma taką, jako że go nie ma tutaj, to ja będę reprezentował Dominika. Dominik ma taką teorię. To zrób biznesplan, jak kupić najtaniej Quantum Break, żeby płacić za niego jeszcze przez jakiś czas. Dominik ma taką teorię, że skoro zapowiedzieli już, że ona będzie za 2 tygodnie, za 2 miesiące i do tego jeszcze ogłosili taki duży news, że po pierwsze nie będzie sprzedawana na Steama, po drugie będzie działało tylko na Windows 10, a po trzecie gracze, którzy kupią ją na Xbox One, dostaną też za darmo wersję PC-tową, to już mają ustalony cały biznesplan i jest niemożliwe, żeby ona się opóźniła. Ja trochę mam takie I dare you, żeby im powiedzieć, że jednak się opóźni, ale podobno już wyjdzie. I co myślimy o tym, że przede wszystkim oszukali graczy Xboxowych? To jak oszukali? No miał być ekskluzywa, nie jest ekskluzywa. No to mają ekskluzywa, nie? No, nie będzie na innej konsoli, nie? To znaczy teraz ekskluzyw. Jak samo Tomb Raider, co znaczy? To jest ekskluzyw? No niby jest. No już, znaczy był przez 1,5 miesiąca ekskluzywem. Znaczy... Ale to jest takie myślenie troszeczkę jak, no właśnie, jak prawa mniejszości. Tam generalnie jestem bardzo zły, bo ja miałem mieć sam te prawa, a teraz ktoś jeszcze będzie no tak, je miał. No. To jest inny wątek taki, że nikt nic nie traci, nie? Tak naprawdę, nie? Poza graczami PS4, nie? Którzy nie dostaną tej gry. Ale, to, bo, ale nie mieli jej dostępu. No tak. Ja się zasadniczo z wami zgadzam, ale będę grał adwokata diabła, bo... Bo nie byłoby dyskusji. No właśnie, bo nie byłoby dyskusji, okay? Gdybyśmy wszyscy stwierdzili, że się zgadzamy. No bo przecież to zresztą, co mówił mój klient Dominik Gąska, że konsole kupuje się przede wszystkim dla ekskluzywów. No tak. Tak. No to skoro ta równowaga ekskluzywów zostaje zachwiana, to ludzie mogą mieć pretensje, że kupili Xbox One po to, żeby mieć ekskluzywa, to się okazuje, że niepotrzebnie kupowali Xbox One, skoro on jest też na PC. To znaczy tak, wszystkie. Jak jeżeli kupili Xbox One versus PS4 dla Quantum Breaka, no to zrobili dobrze, dostaną Quantum Breaka. A jeżeli kupili Xbox One versus PC-ta? To i tak zrobili dobrze, bo PC-ty to wiecie. Znaczy ja i tak zakładam, że jeżeli mają Xboxa, jeżeli mają PC, nie? No. I chcieli w to, kupili Xboxa po to, żeby grać Quantum Breaka, to jest okej, okay, a jeżeli mają jeszcze PC, no to... Kto nie ma PC? Jak Sirius i... No do niego do grania, to Owsiany nie ma na przykład. Masz PC. Nie, nie mam. Dominik też nie ma PC-ta przecież do grania. Nie mam, ja mam tylko Maca w sumie i to taki do grania średni jest. No okej. Okay. Może są dwójka ludzi na tym świecie, którzy nie mają, ale jak dla mnie to jest w ogóle... Nie no, ale taki Quantum Break to może wymagać jakiś mocnego... No, będzie, na pewno no ale masz konsolę po to, nie? Więc wiele osób
może nie mieć takiego peceta, który pociągnie Quantum Break. Znaczy, dla mnie Microsoft zrobił w ogóle super rzecz w tym. Jak dla mnie też. Jak dla mnie, tak już nie będąc adwokatem diabła, to się zgadzam, że to jest super. Że przede wszystkim super jest to, że dostaniesz dwie gry płacąc za jedną, co nie to jest... Dostaniesz jedną grę na dwa systemy, co powinno być generalnie standardem. No właśnie, no ale jakby na przykład ja już z Dominikiem Gąską, moim klientem, rozmawiałem, że jestem w stanie wziąć od niego ten kodzik, skoro nie ma z nim co zrobić, bo przecież nie będzie próbował go wcisnąć swojego Maca, bo... Aha, w ten sposób dwie gry. No właśnie, no to tak naprawdę, no to... Tylko, że tutaj jest drugi aspekt tej sprawy, który mi się z kolei cholernie nie podoba. Że ta gra będzie uzależniona od Windowsa 10 i nie będzie dostępna na Steamie. Ale możesz sobie ją podpiąć pod Steama. W sensie możesz sobie zrobić skrót do niej w library Steamowym i o ile nie będziesz mógł jej update'ować przez Steama, no to wszystkie gry możesz mieć na Steamie, które z GOGa masz na przykład. No tak, ale... W bibliotece. No zgadzam się, ale jakby będę musiał... Po pierwsze, prawdopodobnie to będzie monopol taki na sprzedaż, taki właśnie typowo konsolowy monopol, że grę możesz kupować tylko z jednego źródła, co nie? Więc tutaj też będziesz mógł tylko... No ale poczekaj chwileczkę, bo ty tutaj to przeciągasz. Ta gra miała być tylko na Xbox One. No tak. Tylko. Wychodzi na PC, co jest już w ogóle nad dodatkiem. I tutaj teraz mam się cieszyć, że... Tak, i ty teraz będziesz tak, dobra, ale czemu nie ma jej na Steamie, Gogu, tym i tym? No nie, dlatego, że to jest gra Microsoftu i kropka. Czemu mam Windowsa 10 mieć? Ja nie chcę mieć Windowsa 10, ja nie lubię Windowsa 10. Może powinieneś mieć Windowsa 10, jak masz Windowsa 8, sobie go zmienię na Windowsa 8.1, który jest bardzo dobrze się sprawdza. I dziesiątka jest lepsza. Nie jest lepsza. Jest darmo. A poza tym coś może wymagać DirectX 12, który jest dla dziesiątki tylko. Więc to może być ta sprawa. No i przecież to wsiany i pozamiatał wiedzą. Kończymy program. No właśnie, ale to też jest wymówka. No może wymagać. Może. To jak jest wymówka, to będzie wyglądało lepiej. Będzie chodziło lepiej. Tak, jak tworząc grę, uprą się, że będzie tylko, że robią go tylko pod DirectX 12, no to masz rację, to będzie wymagać. To nie jest tylko, że teraz każdy normalny zespół tworzący gry wie, że nie robi się gier tylko na DirectX 12, no. No jak nie, to jest nowy standard. No tak, ale jeszcze nie jesteśmy w tym momencie rozwoju branży, że wszystko no, ale to jest ten moment, kiedy oni to muszą przepchnąć. Ale Microsoftowi właśnie... No i przepychają to na siłę kosztem mojego grania. Ja za ty się z update'u do dziesiątki przestań się bać przyszłości. Ten mój darmowy egzemplarz, który dostał od Dominika Gąski, będzie dla mnie bezwzględny. Nie być. Czyli, że tak naprawdę stracę 150 zł, których nie miałem. Jak każdy porządny bankowiec i kapitalista. Poproś Dominika, żeby ci dał 150 zł. No właśnie, z tym, że z tym przysiadaniem się do dziesiątki to też tak nie zawsze jest różowe, jak masz starszego kompa, szczególnie jakiegoś laptopa, to tam mogą być problemy z tą dziesiątką. A, i co? I szak ma... Ale ty nie masz, ty masz... Ale nie mówimy teraz o mnie, mówimy teraz o... Mówimy autentycznie o tobie i o tym, że dostaniesz grę, która miała nie wyjść za darmo od Dominika, który będzie mieć na system, na dwa systemy, w którym jednego nie ma i ty masz pretensje do tego, że nie ma jej na Steamie i teraz, że jeszcze musisz zmienić Windows na darmową wersję, którą ci udostępnia. Ale to bardziej z siódemki jest problem. Z ósemki raczej nie, raczej to nie jest problem. Żeby się przestawić? No. Dziesiątka jest super. Nie wiem. Mi zajęło jakieś pół godziny przez te znaczy, ja mam... Dziesiątka jest spoko, no. Ja jestem trochę jak taka ofiara wielokrotnego gwałtu. Naprawdę. Która, która kilka razy została skrzywdzona i teraz nie do końca ufa, wiesz, w wyznanie miłości. Ty mówisz o Windowsie ME? Porównujesz, dostanem być może za darmo grę, do której będę musiał zaupdate'ować nie, Windowsa. Już jestem gwałcony wiele razy. To jest, już jestem na tak, poziomie... już jestem na poziomie przechodzenia na nowego Windowsa. I Microsoft mnie wiele razy pokarał za przechodzenie na nowe Windowsy i ja teraz jak ognia się ale boję nowych Windowsów. Ale kiedy cię pokarał? To co, ty miałeś naprawdę Windows tam ME na przykład? Miałem Windowsa Vista przez moment. No dobra, no i to nie była największa tragedia. Nie, no była tragedia, to była straszna tragedia. Przede wszystkim w ogóle komputer mi na tym nie działał wtedy. Nie, no Windows ME to była większa tragedia, no, nie? Windows ME to było w ogóle... Ja to miałam kupę przez to... dwa dni i tam nigdy więcej po prostu co no właśnie, działo. No i teraz ci każą się znowu zmienić, a ty masz prawo powiedzieć słuchajcie, już raz mnie oszukaliście, Windowsa ME sobie zainstalowałam, bo wam zaufałam i nie chcę teraz przychodzić do Windowsa 10, a oni cię zmuszają. Nie, możesz kupić Xbox One. Albo możesz nie grać w Quantum Break. W ogóle właśnie nikt się tutaj do niczego nie zmusza, ale no, dostajesz prezent i Windows 10 jest spoko, nie ma nic złego. Czy ty w ogóle, ty się boisz tego, bo tak, się boisz zmiany interfejsu, tak, jak każdy normalny człowiek, ale czy czytałeś kiedykolwiek cokolwiek negatywnego na temat Windows 10? Tak, czytałem. Tak? A propos tego, że ci kupę danych wyciąga, twoich osobistych. Ja słyszałem, że to tak nie do końca jest. W sensie teraz się zorientowali, że muszą to napisać. Wcześniej też to robili, tylko że nie wiedzieli, że muszą napisać. No dobra, no to napiszą, no, ale to nie znaczy, że to, że napiszą, że tego nie robią, no nie? No,
To, że przeczytam o tym w regulaminie, nie znaczy, że nagle mogę powiedzieć, na ten punkt się nie zgadzam w regulaminie, pani Microsoft. Tak, i napisać na Facebooku, no. Wysłać im w ogóle tradycyjną pocztą, co nie, i oni wtedy, jak dostaną list, o kurczę, dobra, wyłączcie Pstrągowskiego. Nie, to jest tam, on się zgadza na wszystko, tylko nie na to, okej? Okay? Okej, okay, dobra, tam, zapamiętajcie, dobra. No nie wiem, du, dla mnie to brzmi jak win-win-win situation. Ty, jak masz tam jakiś w ogóle tam luz, nie 10 wiem, razy win. No. Tak na 10 winów, jeden luz, tak? No nie, no być może, tak, być może to będzie ten moment, kiedy się, ale... No nie, nie wydaje mi się słuszne. Ale to jest naprawdę nie wydaje mi się to słuszne system. Podejście. Ale co, tutaj, jakie to jest podejście w ogóle? Żeby sprzedawać system operacyjny za pomocą gry, no. No to powinno działać w drugą stronę. Ale dude, wiesz co? Nie, ja tutaj widzę dwie rzeczy, które w ogóle Microsoft ma problem przez właśnie fakt, że nie dlatego, że oni robią złe rzeczy, tylko dlatego, że ludzie się boją przestawiać. Wyszła 8 i 8 nie miała pulpitu, nie? Więc zrobili Windows 8.1, zrobili krok wstecz. No. Zrobili Windows 8.1. Nie wstecz. No wstecz. To nie jest wstecz, no żeby... To była ślepa uliczka z tym brakiem pulpitu, jak tam. No. Ale chcieli coś zrobić, a no potem tak, zrobili ale krok ale zrobili wstecz. To źle, no to było złe, no. No, no nie wiem, ja używałam Windowsa 8 przez jakiś czas i mi się go używał bardzo okazji. A 8.1 jest lepszy. Nie, i potem masz, o tak, 8.1 jest lepszy, ale też ze względu na fakt, że lepiej działają pod nim aplikacje, po prostu. Nie no, bo 8 to oni chcieli zrobić na ekrany dotykowe, oni myśleli no. O tabletach i tak dalej. To się do końca nie sprawdziło. Generalnie jeszcze okazuje się, że laptopy jeszcze mają znaczenie, desktopy mają znaczenie. I jednak na tych komputerach laptopowych i desktopowych się średnio używa tego kafelkowego interfejsu. On jest bez sensu, nie działa tak jak powinien. Nie? To znaczy, nikt tego nie chce używać. On jest inny i to nie, nikt nie chce używać żadnych nowych interfejsów. Używałaś to jest kiedyś fakt. Tych aplikacji, tych kafelkowych? Tak. Kalkulatora na przykład używasz tego tak. Kafelkowego, który zajmuje ci cały ekran? No. Wow, to jesteś jedyna na świecie chyba, nie? No, w każdym razie czekaj chwileczkę. To jest inne i każdy użytkownik boi się zmiany interfejsu. To jest w ogóle one-on-one designu. Jeżeli robisz coś nowego, interfejs nie może się za bardzo od siebie różnić, bo ludzie po prostu, nawet jeżeli to będzie lepszy interfejs, to ludzie go nie będą chcieli. I jak duża jest zmiana między 8.1 a 10? Prawie żadna. Tak. Jeżeli chodzi o interfejs, ja już poświęciłem. Co więcej, ja już to jest system, niechęci, on jest inteligentniejszy od 8.1. Ja już swoje niechęci do 10 poświęciłem tyle czasu, że wyłączyłem powiadomienia. A to nie jest takie szybciej proste. Działa też od 8.1. O, to jest w ogóle system, jak ty coś instalujesz, to on jest like, okej, okay, tam ustawić ci wszystko i ty jesteś jak okej. Okay. I on ci wszystko ustawia. Masz nowy komputer, powinno być lepiej. Będą drivery do wszystkiego. I on ci wszystkiego wyszukuje. To jest system, który... Ty wszystko właśnie to tego ty nie lubisz. Właśnie normalnie zainstaluję jako nakładkę, czy będę musiał odinstalować 8.1 i dopiero wtedy 10 instalować? Nie, w sensie nie będziesz musiał odinstalowywać nic. Mhm. To jest tak wygodne w ogóle. Oni przyszli ci, pocałowali cię w rękę i dali ci kwiaty, a ty im wziąłeś te kwiaty w ryj i powiedziałeś wyjść. Tak, bo pamiętam system. Never forget. To znaczy, wiesz, no ja uważam, że to jest dobry sposób traktowania korpo akurat, nie? Że przychodzą z kwiatami, a ty dajesz im w ryj, to akurat jest spoko, nie? Ale... Być może. Nie, to był bardzo potem fajny. Jak już dasz im w ryj, to jak przyjdą jeszcze raz, to teraz zgódź się. I będziesz mógł sobie pograć w Quantum Break'a. W ogóle ty, poczekaj, abstrahując od wszystkiego, chcesz grać w Quantum Break'a? Chcę grać w Quantum Break'a. Okej. Okay. Chcę grać w Quantum Break'a, ponieważ jako, że nie ma Dominika, to mogę nie hejtować tej gry. Bo, jak oni się nazywają? Remedy, tak? Mm-hmm. Remedy robi dobre gry. I robi. Znaczy zrobiło dwie dobre gry, co nie? Maxa Payne'a i Alana Wake'a. I obie były mega dobre, obie były pomysłowe. Bardzo mi się podoba ich podejście do popkultury. I to, że w ogóle Quantum Break będzie tak osadzony w popkulturze, to jest mega fajne. I nie wiem, czy ludzie, którzy się spodziewają, bo ja tak jak czytałem dzisiaj trochę o Quantum Break, to ludzie się spodziewają jakiejś tam serious dramy, co nie, że tam się będzie działa. No i nie wiem, czy oni grali... Oni tak to trochę skajpowali. No właśnie tak, ale oni tak samo też sprzedawali Maxa Payne'a i tak samo sprzedawali Alana Wake'a. A to są gry takie mega ironiczne i samoświadome. Ja, Alana Wake'a nie pamiętam, żeby tak... Tak sprzedawali. No, sprzedawali to jako horror taki totalnie poważny. No to nie był taki. A wiesz, a to jest gra, która się zaczyna chyba tam w pierwszym zdaniu pada, że to jest, że wiesz, że czułem się jak w powieści tego Stephena Kinga, co nie? Mm-hmm. To jest chyba w ogóle pierwsze zdanie gry. I ona później w ogóle nie jest straszna, ani przez moment. No tam przez moment może. Jak... No takie są, wiesz, takie pełne napięcia akcji. No, tam. A już później jak zrobili ten dodatek American Nightmare, no to już jest w ogóle taka zupełna parodia takich telewizyjnych show, co nie? To jest pastisz. Tak. Jasne. Więc ja się z czegoś takiego spodziewam po Quantum Break. Mi się to strasznie podoba i mam nadzieję, że właśnie coś takiego będzie. To będzie jakiś taki pastisz, seriali, science fiction, takie coś w stylu sci-fi, coś takiego, co nie?
Tylko, że nie wiem, czy ludzie się tego spodziewają. Ja w Quantum Breaku powiem szczerze, że patrząc na wszystkie materiały, które jak na razie wyciekły, nie widzę tego w ogóle. W sensie, tak jakby oni byli super serious business tam. Nie widzisz, a nie widzisz... Drama. Jak nie widzisz tego, żeby byli super serious? Nie, widzę, że są, starają się być super serious. A nie widzisz w tym, jak oni pokazują te takie scenki z tych seriali, nie? To nie widzisz, że to jest takie cheesy strasznie? Moim zdaniem, znaczy przynajmniej ja to tam dostrzegam. Musiałabym to przemyśleć, ta gra mnie tak zupełnie nie interesuje. Nie? W ogóle tak zero zainteresowania. Oni robią świetne strzelanki przede wszystkim. Nawet jak zrobili grę grozy, to była najlepsza strzelanka. No tak, no, że Alan Wake był super fan, ale na przykład ja Maxa Payne'a nie lubię. Mi się ta gra nie podobała, nie grało mi się dobrze w żadną część. Więc nie jestem w stanie stwierdzić, że to było dla mnie spoko. Nie docierało to do mnie. Strasznie szkoda, że nagrywasz z nami ostatni odcinek Inga. Natomiast Alan Wake był super. A Quantum Break jest takie tam... Ja wiem, że to będzie najprawdopodobniej dobrze napisana i dobrze stworzona gra, ale to jest w ogóle nie up my alley. I bardzo mnie też ciekawi ta formuła serialowa, bo to będzie... No tylko, że oni tam mają w ogóle jakiś taki pomysł, że zrobią obok serial, jednocześnie nakręcą i jednocześnie będzie gra. I tak, trochę... będą 4 odcinki po 20 minut, więc to też mówienie o tym, że to jest serial, to jest trochę nadużycie, nie? No tak, ale no nie wiem, ja trochę się obawiam, że to może być kiepski serial i to takie będzie, nie wiem, takie... Może to będzie oglądał jakiś jeden wątek? Grał trochę, potem oglądał trochę kiepskiego serialu, nie? Mi się wydaje, że to będzie celowo kiepski serial właśnie. Ale to może będzie wątek, no bo, który jest pociągnięty, taki jakiś pojedynczy, te 4 odcinki będą wystarczające do tego, żeby to... Znaczy nie, no, długość tam spoko. Ten. Spójrzcie na przykład na Maxa Payne'a. Jakby spojrzeć na tą grę na poważnie, to jest beznadziejny scenariusz. No tak, gdyby nie to, że to jest. Tak, ale gdyby nie to, że to jest pastisz scenariuszowy, to tam, że to jest jakaś właśnie taka podróba filmów takich hardboiled, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Myślę, że wszyscy zrozumieją, no ale... ugotowanych na twardo. To jest niestrawne, nie? I tam te wszystkie wątki takie mityczne, tam Valhalla, ten narkotyk, to jakieś tam łażenie w ogóle i szukanie swojego martwego dziecka. No i dobra, ale wtedy grałeś w Maxa Payne'a, tak? A teraz jakbyś miał oglądać Maxa Payne'a w przerywnikach filmowych, to nie wiem, czy to byłoby takie super. No ale tutaj też będziesz grał tak naprawdę. No będziesz grał, potem będziesz oglądał. No nie, no ja jestem tak zaintrygowany. Znaczy, ja też nie mówię nie, ale jestem tak zaintrygowany, ale z obawą. Zresztą, jak na razie na moją platformę i tak nie wychodzi, bo co to sobie nie planuję kupować do gier, a nawet jakbym miał, to raczej nie wiem, granie na PC-cie, a na PS4 nie będzie. Ale jedna rzecz mnie tutaj w tym wątku jeszcze tego, no, tego Quantum Breaka trochę tak delikatnie zirytowała, bo zapowiedzieli bundla z Xboxem One. No. Tam z białym Xboxem One zapowiedzieli bundla, tylko czemu oni teraz nowego bundla robią z 50-gigowym dyskiem? Ale PlayStation 4 teraz też nowe bundle robią z 500 giga. Nie wiem o co z tym chodzi. To, no ja rozumiem, tam na początku wydawali te konsole z 500 gigowym dyskiem, ale teraz szczególnie bundle, nie? Może to jest taki patent, że na przykład płacisz 100 mniej i odbiorca wtedy, w sensie konsument wtedy myśli, a kupię tutaj z mniej, zapłacę mniej, zrobię interes, a to jest taka tam totalna ściema. A może to jest dla ludzi, którzy nie mają PS Plusa. I grają w FIFA. Myślę, że to jest dla ludzi, którzy nie mają PS Plusa i grają w FIFA. To jest generalnie, taki powinien być tak, pan. Quantum Break jest dla ludzi, którzy nie mają PS Plusa, a grają w FIFA. Tak. Może oni mają nadzieję właśnie tak. Może oni mają nadzieję, że to właśnie, że te bundle to głównie kupują takie ziomy właśnie, co to grają albo tylko w FIFA, albo tylko w Call of Duty. I wiedzieli, że teraz tylko będą grali w Quantum Break i nic więcej. No to nie jest taka, którą można tylko grać. Czemu on jest biały? Czemu ten akurat jest biały? Nie wiem, ale... Ten kolor jakoś tak pasuje mi do tej gry, bo tam jeżeli chodzi o, wiesz, jak widziałeś te trailery, to wszystko jest takie futurystyczno, takie nie sterylne. Najbardziej stylowy tam brud typ pasuje taki. Ale no, bardziej ja szklany, ale przez to, że było tam pełno szkła w pierwszym No nie wiem, no ale w każdym razie, okej, stylowy być może też mógł być, ale ten biały jakoś mi się nie gryzie, nie? On jest bardzo ładny, mi się podoba w ogóle sam... Tak, jest tak samo biały PS4 jest bardzo ładny. Nawet miałem coś takiego, że... Ja bardzo nie lubię białych konsoli, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o wszystko, jeżeli chodzi o design, to Xbox One by był dużo, dużo ładniejszy. Znaczy, moim zdaniem Xbox One jest ładniejszą konsolą od PlayStation 4, bo PlayStation 4 stara się być jakieś, a ja Xbox robiłem One ładniejsze kupy niż PS4. Ale mogłoby być, w sensie, gdyby gabarytowo było mniejsze, bo to jest duży klocek generalnie, no. Xbox One, ale gdyby gabarytowo było mniejsze, to była po prostu zakochana, bo kurde, rysować to już tam sama się linia po prostu składa. Nie, no jasne. PlayStation 4 to jest takie tam, co? Jak wyciągnęliśmy, jak do redakcji przy swojej PS4 jeszcze do PWLP,
jak wysłali tam PlayStation 4 i Dominik przyniósł do siebie i się pyta mnie, bo mieszkałam blisko, czy wpadłem. Dlaczego powiedziałaś tak www.lp? Żeby nie powiedzieć. Żeby co, żeby nie robić kryptoreklamy w firmie, w stronie internetowej, którą odwiedza dziennie 8 milionów osób, tak? Tak, żeby być może nie... Ten, żeby ich zmylić. Nie napędzili im ruchu za bardzo z naszego blogaska. No, w każdym razie to tak. Wiesz, to jest słabo bogactwo, nie? Nie dostępują takiego splendoru na co dzień. Odczepcie się od naszej kasy, korpo. W ogóle ja tak. Od naszych miliardów. Anyway, Dominik przyniósł to PlayStation 4 i wyciąga z kartonu. I to był pierwszy raz, kiedy my widzieliśmy PlayStation 4. Ja w ogóle, to był przecież nowy w ogóle ten. Nie, i on to wyciąga i my tak tam tutaj tam ten, tam pachnie nową konsolą, w ogóle fajnie tam ten. I tak kładziemy to i tak siedzimy i tak dobra, jak to się włącza. Nie potrafiliśmy znaleźć w tym całym bryle tego. Przyciski są też dziwne. Ja mam to PS4 i zawsze zapominam, który przycisk to jest włączenie, tak. A który to jest eject. No. I one są w ogóle nieopisane, to jest też jakieś bzdura. Ale my naprawdę... I jeszcze my jest pad, który możesz oświetlać pokój w nocy. Tak, ale tam możesz zmniejszyć. No teraz już wiemy, że tak, że można. Że to już to była pierwsza rzecz, jaką zrobiłam. No, wchodzisz tam w ustawienia konsoli kontrolera tak. I kiedyś tam masz cztery rodzaje. Kiedyś to wyśmiewaliśmy i nam użytkownik zwrócił uwagę, że można. No, ale ja to zrobiłam, pierwsze co zrobiłam, bo to ale się dobra świeci, tak? Się świeci i możesz tam, masz chyba cztery rodzaje tego podświetlenia i tam ten ostatni jest taki... Niby najmniejszy i taki tak trochę daje po oczach, ale jest okej. Okay. No nie jest taki, bo jak ja włączyłam, to było takie jak sarna w świetle reflektorów. Wow! Stanęłam tak przez mamę, tylko pytałam telewizor uciekł. Ja miałem, jak zobaczyłem po raz pierwszy PS4, to miałem takie wrażenie, nie wiem czy pamiętacie, w latach 90. i 80. były takie edgy samochody w ogóle wyścigowe. No. Takie Ferrari, Lamborghini i tak dalej. One się bardzo starały tak agresywnie wyglądać i to tak się starały, że to było aż śmieszne. Nie? No i tak samo jest z PS4, nie? Że co zrobić, żeby on agresywnie wyglądał, weź go kopnij, pokażemy, że ta konsola przeżyła kopnięcie i to będzie takie, wiesz... Ja, ale trochę tak jest, no. Nie wygląda za dobrze, ale PS3 wyglądała gorzej, moim zdaniem, więc... No PS3 też było brzydkie. No było brzydkie, wyglądało jak fax modem w ogóle, jeszcze ten FAT, to już tam w ogóle... Sony ma problem, to jest w ogóle hardware'owa firma, która ma problem ze zrobieniem ładnego hardware'a. Ale 360 też był brzydki, dopiero później jak zrobili ten taki z takim pęknięciem jakby, to one już były bardzo ładne. Tak. To nie jest GameCube, wciąż to nie jest GameCube, ale GameCube jest najściślejszą konsolą. Tak, ale... jest. I ma w ogóle tą rączkę. Taki lunchbox. No, dosłownie no, Cube. I ma rączkę, żebyś mógł zanieść do kolegi pograć. To jest w ogóle najlepsza rzecz ever. To nie jest w ogóle konsola, która tam... multimedialne centrum rozrywki. To jest konsola. Tak. I to jest w ogóle zrobione super plastiku. Wszystko jest w ogóle super w tej grze. I potem masz... PlayStation 4 czym jesteś? Bo właśnie Xbox One to jest takie, ale to jest, postęp to, jest... to koło wieży, ten taki tam hi-fi. On jest taki zwykły, ale jest porządny. To jest w ogóle. Wiecie co to jest PS4? Jak oglądaliście Odyssey jakoś w 2001, jak tam jest monolit, to mogliby zamiast tego monolitu postawić PS4, co dzień takie małe, wiesz, czas ewoluować. No maksa, no. Może to jest w ogóle to, z czego oni bazowali, bo to ma kilka pewnych... Ale nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, tak zupełnie serio. No, i tak, ale w każdym razie, reasumując, to się tak zastanawiam, bo białe konsole zawsze wychodzą. W pewnym momencie zawsze wyjdzie biała konsola, nie? To w cyklu ja tam generacji... Ja mam białą konsolę jedną. Ja miałem od początku białą konsolę. Xboxa 360. Mam tą Star Warsową edycję. Ty masz to zrobić. Ona jest super piękna, tak. Okay, w ogóle jest super, nie? Jak tam się wciska, to robi właśnie te odgłosy. Odgłosy robi... Ja mam w ogóle tego najstarszego Xbox One, który był biały. Ty jeszcze nie masz Red Ringa, co? Ale w ogóle Tomek znaczy, ma... Ja miałem w ogóle... Ja chciałem coś powiedzieć, bo Tomek ma w ogóle jakiegoś lśniącego, białego Xboxa, który jest w ogóle... To jest niesamowite, on chyba go tam, nie wiem, codziennie pocuje. On tak wygląda, jakby był super nowy w ogóle, jakby tam, nie wiem, dopiero spod igły został wyjęty. I jeszcze jakby Tomek go jeszcze nabłyszczył. Ma mnóstwo lat. To jest w ogóle, to jest chyba jedyny, bo to jest z tej serii, która miała Red Ringi. No. I tylko, że on nie miał nigdy Red Ringa. I on ma z 8 lat, to było, jak pamiętam, ja go kupiłem chyba za pierwszą czy drugą pensję w WP, to nie? Jest głośnych jeszcze? Tak, jest na maksa głośny, działa jako odkurzacz, to nie? Ale nigdy mi się nie zepsuł, teraz dopiero tam czasami ewentualnie mu płytka nie chce wyjść, więc trzeba dwa razy przycisk nacisnąć, nie? Ale to Dominikowi się na to skarżyłem, Dominik mówił, że centralnie jak się... planuje, znaczy projektuje te CD-ki, co nie, no to tam siedzi jakiś koleś i naciska tam 10 tysięcy razy, jak długo on może wychodzić, co nie. Mm-hmm. No i najprawdopodobniej po prostu przekroczyłem tą liczbę jakby, znaczy to nie jest tak, że to jest jakoś stała liczba, no ale jakby po prostu zużyły się materiały, co nie, w środku. No ale no to nie jest jakieś mega wkurzające, tak, mój Xbox cały czas działa, cały czas chodzi, cały czas gram na nim FIFA. FIFA nowe cały czas wychodzą na Xboxa 360.
Ja nie mam. Nawet Rise of Tomb Raider wyszedł na Xboxa 360 i zastanawiałem się, czy nie kupić. Przepraszam. Mam biały Wii, przyznam się. A, okay. A tak to unikam po prostu, jak wyszło nawet Wii U i wyszły te dwie wersje. Ale ta biała jest gorsza. A dlaczego unikasz białej? Nie, no czarna była droższa. Gorsza powiedziałem, że jest, bo miała... Czemu? Bo ja mam jakiś taki... Ja nie wiem, czy to się dla mnie nie wzięło z tego, że jak kiedyś były handheldy, to pierwsze wychodzą białe. I to są te najtańsze, najgorsze potem na rynku konsole. Ja pamiętam, że kiedyś Iga się mnie pytała, jakiego 3DS-a kupiłem i powiedziałem, że białego, to mnie zhejterzyła w ogóle. Ja, bo ja jakoś nie lubię, bo dla mnie czerwonego. Bo jeżeli możesz mieć kolor, to nie wybierzesz białego. Ale biały też jest kolorem. Ja wiem, ale dla mnie to jest ten taki default, a reszta jest tam... Kuba bardzo lubi białą konsolę. Chyba wszystkie konsole, jakie można mieć, to ma białe. I on się tam nawet chyba wnerwiał, bo jak on kupował PS4, to zaraz potem wyszło to białe PS4 i on tak nie za bardzo wiedział, co ma z tym zrobić, bo ma to w końcu tam to czarne. No. A ja to zawsze, jeżeli jest tylko biały i czarny, to zawsze czarny, a jeżeli jest jakikolwiek system, żeby był różowy, to zawsze różowy. Ja mam wszystkie rzeczy takie z tych ma różowe, nie? Więc to jest mój priorytet. Czy różowego, nie? Mam. Mam też DS-a Lite różowego, ale teraz akurat gram na czarny, bo mam chciałem XL. Kupić 3DS-a różowego, ale zobaczyłem, że różnica pomiędzy czerwonym a różowym to jest 250 zł tak, i stwierdziłem, że nie. Są w ogóle droższe. Nie kupię, nie tam 250 zł, tylko to po ja to, żeby był lakier. Ja pamiętam też, że jak kupowałam PSP, to czarne już tam chodziły w ogóle po jakieś grosze, a różowe były jakoś w ogóle właśnie tam typu, że czarna powiedzmy w tym samym tym kosztowała tam 250 zł, a różowa kosztowała 350 albo 400 zł. I pamiętam, że bardzo, bardzo długo czekałam na tą różową. Więc ja jestem. Ja mam teraz złotego. W życiu bym nie kupił złotego, ale ten jest z Majora's Mask, więc... A, masz tego. Ja go jeszcze nie widziałem chyba, jeszcze mi nie pokazywałeś. To mogę ci po programie pokazać. Możesz. Tymczasem Amazon, firma, której nienawidzą wszyscy Polacy, ponieważ łamie prawa pracownicze namiętnie w Polsce. Tak, tak. Nasze wszędzie na świecie łamie prawa pracownicze. W magazynach tam mają bardzo, mają jakieś takie dziwne zasady, także generalnie tam... Co, że na przerwę nie mogą wchodzić? No, nie mogą na przerwę wchodzić, mają tam wyliczone czasy tam w sekundach na każdą czynność. Kilometrowki normalnie muszą robić, bo wiesz, oni tam łażą po magazynach. No to centralnie mają przy sobie GPS i on im liczy, ile kilometrów przeszli danego dnia. Jak przeszli za mało według tam wyliczeń centrali, to znaczy, że się opieprzali w ciągu tego dnia. To generalnie taki tam maksymalny wydatek. To jest łamanie prawa pracownika? A do tego bardzo ale źle płacą. Oni się zgadzają na to, jak wchodzą, jak się zatrudniają? Tak. Czy... No tak, oni wchodzą, wiesz, w takich miejscach, gdzie tam jest wielkie bezrobocie, więc tam, wiesz, tam nie mają zbyt dużej karty przetargowej. Nie mogą powiedzieć, okej, to idziemy z Amazona, idziemy tam, nie wiem, do konkurencji. Bo... Do tego bardzo mało płacą i często korzystają z pośredników, co nie, z zatrudnienia. Którzy z kolei już prawie, że otwarcie łamią prawa pracownicze. Okay. A do tego jeszcze zwalczają związki, co akurat w Polsce im się nie udało, jest w Amazonie związek i potem dosyć silny. Taki, że tam... jakiś pan i pani mają związek? I nie, no, związek zawodowy. No. Tak. Mój świat jest prostszy od waszego świata. Okay, dobra, generalnie nie związki Amazona. Zawodowe to bardzo nieznane w Polsce temat, także jak związki to... Tak. I Amazon kupił od Crytek'a prawa do CryEngine'u, tak? Najnowszego. No, to nie jest chyba czysty CryEngine. Nie, on nie kupił z tego, co ja wiem, to... tylko tą możliwość modyfikacji, tak? Z tego, co ja wiem, to Crytek był w wielkich kłopotach finansowych i oni tam w niego sporo kasy zainwestowali. Nie wiem dokładnie, jaki jest deal w związku z tym engine'em, ale oni zbudowali w oparciu o CryEngine, o technologię z Cryteku, z tego, co czytałem, nowy engine, który jest za darmo i różni się też od innych darmowych engine'ów tym, że oni nie pobierają w ogóle żadnych za niego opłat. W przeciwieństwie do na przykład Unreal Engine'a, który też można sobie teraz ściągnąć za darmo i tam dewelopować, ale mają tam od sprzedanych egzemplarzy już potem ściągają opłaty sobie. W zależności od... Jedyne, co oni będą narzucać i to też ten narzucać... Ten system się nazywa Lumberyard. Lumberyard? A co to znaczy Lumberyard? No jak masz takie... Jak masz drwali i oni składają gdzieś drewno i tam jest, tam można je obrabiać, to jest lumberyard. Nie wiem, jakie jest polskie słowo. Ja też nie wiem, bo ja nie znam się na terminologii z drzewem związanym. Kurde, wiedziałem. Nie tartak, tylko... O, właśnie, tartak. No nie tartak, właśnie, tylko takie... Drewutnia. Może... Nie, drewutnia to jest jakaś chatka. Co? Tak. W ogóle mi się no powiedzmy, że to jest drewutnia. Tak, silnik drewutnia, nie? Jedynym takim ograniczeniem, które tak naprawdę też nie jest ograniczeniem, jest to, że oni tam jakąś swoją usługę internetową chcą... Amazon Web Services. Tak, tylko że można z niej zrezygnować. Nie, no Amazon Web Services to jest w ogóle wielki, nie wiem, część tego, na czym Amazon zbiera kasę, bo oni po prostu udostępniają miejsce serwerowe. Tak?
różnym filmom. To jest, i oni mega, mega dużo z tej kasy robią. W ogóle to jest śmieszna sprawa, bo oni to wymyślili w pewnym momencie w ten sposób, że tam wyszło im, że na święta mają dużo, dużo obciążenie serwerów. I no i z tej okazji tam no, musieliby dokupić więcej serwerów, żeby tam dalej ich strony stały. No ale poza świętami te serwery tam nie były w ogóle do niczego potrzebne, więc stwierdzili, że skoro już kupili, to teraz mogą na tym zarobić, że kupili, więc kupili jeszcze więcej i udostępniają to. I w ten sposób robią, wiesz, te takie chmurowe, chmurowe serwisy. Mają a na pełne... święta, no a na święta wypychają na tych ludzi z ich serwerów? Nie, po prostu mają wystarczająco tego dużo kupione, że mają dla siebie i dla innych. Okej. Okay. To jest trochę cool akurat. Oni to mają zamiar integrować, jeżeli chodzi o multiplayer w tym sensie, tak. Że jeżeli... Ale jest to... Ale z drugiej strony oni od razu zastrzegają, że to właśnie, że ta ich darmowość niby jest prawdziwa, że jeżeli nie chcesz z tego korzystać, to możesz sobie napisać swoją własną... Może jest tak. Swój własny multiplayer. Znaczy, no, nikt nie mówi, że to jest łatwe, ale jakby nie jest to tak, że nie możesz z tego zrezygnować. Ja myślę, że wiesz, że jest jeszcze jedna rzecz. Oni chcą być może wejść na rynek konsolowy. Tak, też tak z jakimś myślę. Tam swoim androidowym urządzonkiem albo czymś innym, bo oni tam już próbowali. Mają tego przecież tego Kindle Fire czy coś takiego, tam jakieś tam tabletowe rzeczy. Więc może z tego silnika będzie łatwo robić na ich systemy na przykład. Gry. I może oni liczą na to, że wiesz, że jak ustawią ten silnik, to będą mieli jakiś, wiesz, łatwiej, większą bazę tytułów. Oni w ogóle na samym początku, pierwsza rzecz, która przemawia przez ich wszystkie tam kampanie te marketingowe i reklamowe, to jest fakt, że ten silnik umożliwia w szybki i łatwy sposób stworzenia dobrze wyglądającej gry. I oni wszędzie podkreślają, że to jest szybko i że to jest łatwo. Że nie potrzeba nie wiadomo ilu ludzi. Tam z tego, co widziałam, to, jeżeli chodzi o interfejs, to tam jakby... nie pokazywali tego, że ktoś koduje, tylko pokazywali, że to się składa z puzli. Co mają być takie tam tak spoko. Też robisz w sumie w Unity w dużej mierze. No tak robisz też w Stencilu i tak robisz też w Game Makerze, jeżeli się uprzesz i nie wiadomo co, no da się to robić, ale oni to bardzo mocno właśnie tam podkreślali. A dodatkowo mają zamiar, i tego trochę nie skumałam, bo tam jest integrowana funkcjonalność Twitcha tak. I w ogóle tam streamowanych. I oni powiedzieli, że to jest dlatego, że oni wiedzą, że dla ludzi ważna jest społeczność, znaczy, że dla twórców gier jest ważna społeczność dookoła gier, ale tam się nie kończy ta społeczność, bo ta społeczność ma też swoją społeczność. W sensie, że jak ja jestem fanem powiedzmy tam jakiejś gry i ja w to gram, to ja mam swoich fanów, którzy patrzą na to, jak ja gram. Więc to jest ważne dla dewelopera, żebym ja jako gracz mogła streamować ich gry. I ja tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest ważne, w sensie na zasadzie, że jak ja przejdę grę na online, to najprawdopodobniej wszyscy ludzie, którzy to oglądali, Nie, wiele gier właśnie wybuchło dlatego, że tak. Ludzie streamowali... Ale to multiplayer. Nie, multiplayer, jak pamiętasz... Ile razy grałeś w Outlasta? Widziałeś cały, jak przechodzę Outlasta? Kupisz Outlasta? Nie grałem, nie widziałem całego, widziałem tylko końcówkę. No dobra. Skate 3 bodajże była taka gra, tak? W którą grał ostatnio PewDiePie. Taka gra, ale gdzie jeździsz na kejce. Ale ją wypromowały, a nie... No dokładnie, ale właśnie dokładnie to jest gra, w którą grał YouTuber i stream... Ale gify, nie streamy ją wypromowały. Nie, no ja myślę, że jednak PewDiePie miał... Ale przecież to było milion lat temu i to był ten typ, który jeździł w koronie i który robił... Nie, ale teraz autentycznie z pół roku temu, najpóźniej, ale wydaje mi się, że mniej, była taka akcja, że PewDiePie w nią grał i podobno w ogóle dramatycznie skoczyła sprzedawalność tej gry. A to nie jest jedyny przykład. Mi się wydaje, że gry single player oparte na fabule tracą publiczność przez to, że ktoś zobaczy. Znaczy to jest w ogóle ciekawe, do tego by się przydały badania, nie? Czy to jest prawda. Tak, bo mówię, że mi się wydaje, tak. W sensie intuicyjnie mi się tak wydaje tak. I nie piszcie, kto ma rację, bo nie wiecie, kto ma rację. Jeżeli piszecie, poza kto tym ma rację w komentarzach. Poza tym z piractwem, to ja miałem rację. Jeżeli piszecie, kto ma rację w komentarzach, to dajcie badania, a nie moim zdaniem ktoś ma rację. To nie dzieje. Ja się nie zgadzam z tymi, bo ja wychodzę z założenia, że wszyscy wiemy, że no mówimy we własnym imieniu, co nie? I tak samo użytkownicy, którzy nas komentują, jak piszą, że Tomek ma rację, to też jakby nie musi pisać, że moim zdaniem Tomek ma rację. Jest oczywiste, że tak, to jest jego zdanie, jeżeli, skoro tak, Tomek tak, ale jeżeli robi, bo to jest tak, ja ci powiem, moim zdaniem ty masz rację, bo i nagle wyciągnę obiektywnie jakieś rzeczy, no to muszę mieć poparcie na te obiektywne rzeczy, a nie, że moim zdaniem coś się dzieje obiektywnie.
Ty mnie tego uczyłeś. Nie wychodzimy z rzeczy obiektywnych na subiektywne i z subiektywnych na obiektywne. Jest kropka. Ale z drugiej strony... Ale nie, to, co się nie uczyłam... o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to. Chodzi też mi o to, że no z drugiej strony siedzimy tu i gadamy sobie, co nie? Więc jak użytkownicy chcą się dołączyć do naszej dyskusji, też nie oczekuję. Tak, że... tak. Ale chodzi mi po prostu o to, że jeżeli ktoś mi mówi, że ja się mylę, to niech mi powie, czemu ja się mylę, a nie... Bo no nieważne. W każdym razie... Dobrze, nie brońmy się preemptywnie przed komentarzami. W każdym razie, jeżeli chodzi o streaming, to rzeczywiście z tego, co widziałam, mają tam dosyć, bo tam chyba 3 główne serwisy tam mieli jakieś tam, oprócz Twitcha jeszcze jakieś 2, których ja mało znam, że są zintegrowane już z tym silnikiem i są tam narzędzia, które mogą umożliwić deweloperom, no bo to też nie jest tak, że każda gra teraz będzie miała wbudowane te wszystkie narzędzia Twitchowe, ale to pewnie będzie działało tak, jak jest w Pillars of Eternity, że wchodząc w menu gry, już w samej grze, możesz ją streamować i nie musisz do tego uruchamiać żadnych innych rzeczy. Tak, bo jak ja streamuję, to tam mam jeszcze 2 programy. Jako rzecznik Dominika Gąski mogę powiedzieć, że Dominik uważa, że to będzie game changer w ogóle. Że to jest w ogóle coś niesamowitego. To jest fajne, że nie potrzebujemy Dominika. To jest szalone, co oni robią i że to w ogóle odmieni wszystko, co nie? Co wy uważacie? Nie. Okej. <Okay. laughs> Zaprosiliśmy Owsianego, bo on tak doskonale potrafił zasadnić swoją opinię. Wydaje mi się, że po pierwsze jest, ja szybko powiem, że po pierwsze jest fajnie, że wchodzi nowy silnik, ale z drugiej strony jest coraz więcej darmowych silników. Teraz ludzie się zabijają o to, żeby na ich silnikach robić gry. Mhm. Nie? No to jakby fajnie, że będzie tego więcej, bo to znaczy, że będzie więcej gier. Co, czy ja sobie żartowałem z tym? Nie, ale to namiesza na pewno ten silnik. Jeżeli faktycznie będą to dalej ciągnęli i nie wycofają się z tego na przykład za pół roku, bo po coś tam, bo znaleźli sobie lepszy sposób zarabiania pieniędzy, no to tak, to może namieszać. No jest teraz takich 2 głównych graczy, jest tam Unity, jest Unreal Engine, no i teraz wejdzie 3 gracz, który ma jeszcze lepsze warunki, więc może pozmieniać tamtych warunki na przykład, może nie wiem, może na przykład Unity też jest stanie zupełnie za darmowe, albo Unreal Engine, cholera wie. Ja na przykład, tak teraz znowu pofantazujmy, bo znowu nie będziemy mieli żadnych danych. Redzi chcieli sprzedawać swój silnik, też w ogóle mega się reklamowali, że on jest taki dobry i tak dalej, co nie? I jakoś nigdy im to nie wyszło. Ale jak oni chcieli sprzedawać? Ale w sensie ten, na którym był Wiedźmin 2 robiony, tak. To ściągnąć i zrobić to był jakąś... No ale jakoś to nie odniosło jakiegoś gigantycznego, więc znacie jakąś grę, która została na niesprzedawana? Nie, ale ja mam znajomego, który był bardzo długo moderem Wiedźmina 2, robił rzeczy i on nie był... jakiś mocno intuicyjny ten silnik dla osoby, która nie potrafiła dobrze rozkminiać rzeczy. On siedział i on po prostu tonął w dokumentacjach, w jakichś tutorialach, pisał do nich pytania. To jest takie, że oni to sobie... Bo to były narzędzia na ich użytek wewnętrzny, dla ludzi, którzy robili levele w Wiedźminie 2. Przez co duże rzeczy to było takie małe polished. Takie, to, że mogły coś sobie zrobić. No to, co oni udostępnili, to były narzędzia do robienia rzeczy do Wiedźmina 2. Tak, to jest... Nie, i, mogłeś tam swoje sety zrobić, ale to było trudne samo w sobie. I byś zrobił tego sety, to nadal miałby tak, no nie wiem, było trochę jak Wiedźmin 2, to nie zrobiłbyś zupełnie nowej rzeczy w tym, tak? Znaczy, może mógłbyś, ale to byłby takie, wiesz, trochę skakanie przez ponoc obręcze, nie? No, ja widziałam akurat, bo tam mój ziomek robił i nawet widziałam taki dłuższy stream, który po prostu mi pokazywał sobie tam szerował ekran, żeby mi pokazać, co robił po prostu. Też miałam go zainstalowanego po to, żeby odpalać levele, które robił, żebym sobie mogła w nie pograć i to nie jest też takie hopsiu, bo w ogóle, że tam to tak, wiesz, bierzesz i to śmiga. Znaczy co innego edytor leveli, co innego edytor, żeby trafisz tak o zbiegu. Nie mówisz? Nie. anyway. Codziennie się dowiadujemy nowych rzeczy. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to tylko, że ja mam taki... W Polsce jest mało, jeszcze jest coraz więcej, ale wciąż jest mało miejsc, które uczą robić gry, nie? I ostatnio jak patrzyłam się w takie sylabusy tych takich kursów i szkół i różnych rzeczy, to bardzo dużo z nich już jest skupione na silnikach. W sensie, że nie uczą cię tam designu i tam rzeczy teoretycznie i w praktyce i cię łączą w teamy, ale na przykład skupiają się na tym, żeby cię nauczyć właśnie dobrze Unity. Żebyś ty już był w stanie wejść na rynek pracy, bo już znasz jakieś narzędzie, nie? Więc ja widzę taką jeden taki mały problem, bo to jest mały problem, ale generalnie jeżeli oni wejdą z nowym silnikiem, a ludzie już będą potrafili pisać na stare silniki, to, bo my mamy coraz więcej ludzi, którzy nie są informatykami, programistami, tylko mamy bardzo dużo ludzi już teraz, oni zaczynają się tworzyć, ci ludzie, którzy są wyspecjalizowani w robieniu gier na silnik. Ja myślę, że on będzie w jakiś tam sposób, no nie jest aż tak trudno się przerzucić z jednego programu na drugi, w którym masz mniej więcej zrobić to samo, ale no będą mieli taki moment, że on musi
On już jest do ściągnięcia, ale on musi wejść, jakby, musi stać się popularny. No na tym musi coś powstać. No tak, tak, tak. No, ale wiesz, no i mają jakiś pomysł na wejście, no że jest za darmo, to jest ich. A teraz nie wychodzi jeszcze nowy Source? Nie mam pojęcia. Dota już nie przepisali na ten nowy Source? No ale ten Source też jest taki dostępny, jak wiesz, jak nie, on jest chyba wykupywalny. No więc, ale ja nie jestem do końca pewna. To jest trochę różnica, jak jest próg wejścia do tego, nie? Bo tam dla jakiejś, wiesz, wielkiej firmy robiącej studia, jakiegoś robiącego gry, nie? To jest inna sprawa, nie? A dla co innego, dla jakiegoś indie dewelopera. No, w każdym razie będziecie robić gry? Nie. W nowym silniku Amazona? W każdym razie Firewatch. To jest rzecz, która się dzieje ostatnio. Tak, ja w nią grałam. I Iga w nią grała, a Owsiany grał w Gone Home, Firewatch i Gone Horde. Tak, to jest ta sama gra właściwie. Bliźniacze gry w zasadzie, więc będziemy teraz rozmawiać o tym. Tylko, że mi się wydawało, bo Firewatch, z tego co widziałam u nas na grupie, to jest gra krótka. Mhm. Ona, nie wiem, czy ona jest chyba troszeczkę dłuższa niż Gone Home. A to zupełnie inaczej niż Gone Home. No, to jest 4 godziny ma na How Long to Beat, mniej więcej. Tak mi się też, ona tak mniej więcej wygląda. Ja pograłam i teraz, żeby nie skłamać, pewnie z godzinę z hakiem, czyli jestem w 1/4 tej gry, ale jestem prawie pewna, że ją zepsułam, bo już drugi raz mi się zdarzy, albo ona jest, coś jest w niej dziwnego, bo tam są takie objectives. Mhm. Bo generalnie idzie. Są dialogi dobrze napisane, jest tam jakaś twoja postać, ale jeżeli chodzi o sam mechanizm gry, idziesz od punktu A do B i wciskasz klawisz, żeby coś zrobić w punkcie B. Mhm. Możesz zrobić kilka rzeczy, możesz zrobić jedną, ale generalnie to się dzieje. No tak jak mniej więcej w Gone Home, gdzie masz ten narrator, nie? No to tutaj ten narracja to jest mówienie i ona ma wrażenie, że ma jakieś bardzo głębokie treści, bo ona też się zaczyna od takich dosyć dramatycznych wydarzeń, które są pokazane w takim hipertekście, gdzie sobie wybierasz po prostu tam rzeczy, które ma dawać jakby tło do tego, że trafiasz do pracy jako leśnik na takim, na takim domku, nie? Jak... Ambonie. No to tylko, że to jest taka bardzo, bardzo wysoka ambona. No taka rozbudowana ambona, tak? Bo to jest taki domek, w którym żyje ten leśnik, tak? Tak, i taki na bardzo, bardzo wysokim tle. No i tam trafiasz, no i tam... Ja nie wiem, czy ten hipertekst nie jest taki, że tam jest kilka możliwości, ja akurat miałam taki... Ale to była super praca, ty? Tak, ale daj mi powiedzieć. W domku w centrum lasu i wiesz, i zero kontaktu z cywilizacją. No, ale to też, to jest jedno z pierwszych zdań, o tym mówią w ogóle. I nagle dookoła ciebie las się pali. W każdym razie masz patent taki, u mnie tak było, że ja jestem panem, który poznał kiedyś panią w barze. I ona była wykładowcą, jakiś tam, czy tam studentem, potem była wykładowcą, oni tam byli parą, potem się hajtnęli. I ona dostała demencji. Była dosyć młoda, więc to była taka dosyć duża tragedia i przez to, co wybierałam, to się dosyć źle nią zajmowałam, bo jej nie wysłałam do takiego tam home, 24 godziny na dobę, tylko stwierdziłam, ja się będę nią zajmować, ale potem tak troszeczkę te wybory stwierdziłam, że tak tam, nie wiem, czy tak źle wybrałam, czy coś tam. To jest gra, w której można wybrać źle? Nie wiem, znaczy, wydaje mi się, że musisz dojść do takiego patentu, żeby coś złego się stało w twoim życiu, że ty bierzesz no właśnie, tą pracę. Ten początek chyba w ogóle jest taki, że zawsze się kończy dramatycznie. Tak, tylko właśnie ja nie wiem, czy to jest tak, że tam są tylko jakieś małe zmienne, czy na przykład to się może skończyć dramatycznie na przykład sposobów, czego tam nie odkryłam, no ale powiedzmy, że w każdym razie jedna z pierwszych rzeczy to jest podnosisz radio i co się stało, że tutaj jesteś, bo nikt nie chce pracować w taki sposób, ale z drugiej jak i tam właśnie, nie chce, wszyscy właśnie chcieli. Wiesz, tam na zasadzie czy chcesz napisać tam nowelę, nie? Rozumiesz, no bo to jest tam taki patent, że wyjeżdżasz, żeby pracować i pisać, tam a nową. A może nowelę ona by chciała napisać, ty? No właśnie. Może. I krótki, jednowątkowy. No właśnie. W stylu, wiesz, XIX wieku. Tak, w zasadzie pozytywistyczną nowelę. Co teraz? No, w każdym razie... I tam są takie, tam pierwszy dzień w pracy, coś tam nie... Generalnie się wgania z nastolatkami, którzy robią syf w lesie, nie? To od tego się zaczyna. I w drugim dniu ja trafiłam coś takiego, kiedy się dowiaduje, że jesteś lesbijką? Jesteś typem. Jesteś w XXI wieku? Halo? Okej, no nie wiem. W każdym razie on nic takiego tam nie mówi. W każdym razie patent jest taki, że gra ma coś takiego, że jak wyjmujesz mapę, to masz tam objective u góry. I mi się to zdarzyło pierwszego dnia, że ja miałam objective jakiś tam i nie wiedziałam za bardzo, jak mam go zrobić, bo mi się wydawało, że go już zrobiłam, więc wróciłam do domu i objective się jakby usunął i ruszyła gra dalej. A teraz jestem w tym samym momencie jakby, że zrobiłam to, co miałam zrobić i nie mogę nic więcej zrobić w tym miejscu, więc wróciłam do domku, a tam się dosyć długo idzie, bo to jest naprawdę pokazane, że idziesz przez las, bo dużo gadasz, więc to jest taki wypełniacz, nie? Ja się wróciłam do domku i nic się nie dzieje. Ja nie mam żadnego pojęcia, bo ja zrobiłam... Się do łóżka musisz położyć. Ale ja zrobiłam to, co miałam zrobić w czasie, jak był dialog i ja nie wiem, czy ta gra to zakumała jakby, nie wiem, jak mam to powiedzieć. I tam realnie wczoraj już miałam taki moment, że no...
fuck this, no. Po prostu tam co mam zrobić, no gro. Więc albo jestem głupia, albo zepsułam grę. Ja powiem więcej po tym, jak już skończę. W każdym razie, jak na razie, bawię się super i znalazłam żółwia. Ja nie wiem, czy wiecie, ale każdy powinien znaleźć w jakiejkolwiek grze żółwia. Jest po prostu so fucking cute ten żółw. Po programie wam pokażę, jak bardzo jest cute. Ale ten no... Ale... Powinieneś przejść teraz test Wojta Kampfa. Znajduje żółwia na pustyni. Tak, i tam przewracasz go tam... Jest tak. Tak, przewracasz go na skorupkę i patrzysz, jak odwadnia się. Dlaczego? I tam nie! Jakiego brzuszek tam gotuje się w gorącym słońcu, jakoś tak, coś no. Takie... Jo, i tam siedzisz, tam Jezu. Ja mam problemy z oczami, mam takie testy, jest jakiś czas taki, że muszę przychodzić i tam właśnie babka cię stawia przed takim laserem dosłownie i tam takie masz oglądać jakieś kształty, shit. To zastąpiło, co się potem dowiedziałam, to zastąpiło biopsję oka i ja bardzo się cieszę, że to zastąpiło biopsję oka. W każdym razie no i tam badam i ta babka tak siedzi i ja tak się pytam, będzie mi pani zadawała pytanie o żółwia i ona nie zakumała i tak tylko stwierdziłam, że Jezus Maria, tak. To było to pani nie do przewidzenia, że babka nie zakuma. Ale myślałam, że... popkulturowego nawiązania do filmu z lat 80. To jest po prostu idealnie takie samo. Ja przynajmniej myślałam, że tam 10 osób jej zadało na 100, które przychodzi dziennie to robić, to za to pytania. Może nie wiem. Masz bardzo dobre pojęcie o kompetencjach kulturowych Polaków. No, chyba tak. No, nieważne. To jest na temat Firewatch ode mnie, Gone Home. Firewatch się dzieje w ogóle w uniwersum Gone Home podobno, ponieważ pojawiła się książkę. Widziałem tego screenshota z tą książką i jeszcze jedno mam skojarzenie z Firewatchem w takim razie do Gone Home, no bo ta matka z Gone Home tam jest leśnikiem w Gone Home. A pani, z którą rozmawiasz, ona... też, znaczy jest ta babka, z którą rozmawiasz, twoja przełożona, no. Też jest panią i nie możesz do niej jechać, więc nie możesz się dowiedzieć. To zapytaj się tej pani, czy ma córkę lesbijkę. Ja w ogóle, tam jest taki patent, że raz na jakiś czas się pokazuje radio. To jest w ogóle bardzo fajnie zrobione, bo znajdujesz jakąś rzecz w świecie i masz takie report, ta rzecz, którą znalazłeś. I to jest tak strasznie fajnie zrobione, bo ty dopiero przyjechałeś, to jest tak właśnie jak wyglądało, ty dopiero przyjechałeś, ty jeszcze nic nie wiesz, ale tak samo jak gracz, gracz też jeszcze nic nie wie, więc bierzesz to radio i na przykład jest tam, nie wiem, znajdujesz polanę, tam report polana, nie? No i tam robisz, wyjmujesz radio i ej, znalazłem bardzo fajną polanę i ta babka ci o niej opowiada. W sensie, że tam, no, ta polana jest tam coś tam, kiedyś tam był pożar, coś tam dalej, nie? I tam w ogóle sprzedaje ci fanfakty z tego, też ma tam charakter, ta babka, fajnie to jest zrobione. A ona była samotna, ta jej matka, jak swoją drogą pamiętam, tak? Gone Home? No, nie. Tam był kryzys małżeński. Tam był kryzys małżeński, ale ona nie była samotna, bo ona miała kochanka w końcu, przecież przez to była samotna. No, tak, tak. Ale nie była samotna, czy ona miała męża, nie? Który ją olewał. No bo pisał książki, które się zaczęły sprzedawać w końcu, trochę zrozumienia dla tego faceta, nie? Znaczy, bo pierwsze to dostaje chuj pieniędzy, więc już nie musiały się sprzedawać. Dobra, no ale tam... Pomijając to, nie była samotna w takim sensie, że nie mieszkała sama, mieszkała z tym kolesiem, nie? I z córką. No ale czy właśnie wtedy nie jest się najbardziej samotnym? Pomiędzy ludzi, tak. W każdym razie grałeś na Xboxie, tak? Nie, grałem na PS4. Tomek wciąż nie zakumał, jak wcześniej powiedziałeś, że na swoją konsolę to nie będzie. I jak się... czym się różni wersja na PS4 od starej wersji? Niczym. Absolutnie niczym. Absolutnie niczym. Aha. I tęsknię drogą mą, oprócz tego, że ja nie miałem jakiejś... Bo Gone Home niby nie jest taką super graficznie rozbudowaną grą, ale ma taki motyw, że tam są dość wysokie jakość tekstury. Tak. Mhm. I fajnie mieć ustawione na wysoką jakość te tekstury, bo wtedy nie musisz klikać na wszystko, żeby przeczytać, tylko możesz, wiesz, jakby wszystko jest takie bardziej organiczne, że spojrzysz sobie na kalendarz na ścianie i widzisz, co tam jest napisane na tym kalendarzu. No i dobrze grasz w takich wyższych detalach. Ale już stoisz wtedy tak, nie? No. I ja teraz zrobiła pantomimę i przyłożyła kartkę do głowy. Tak. Wyżyła się ją praktycznie. Tak, trochę. Będzie miała guza. Znalazłeś pornosy daty? Tak, znalazłem. Gosh, dat. A potem jeszcze gosh sam. No, bo sam miała też tą samą kazetę, tylko że inny numer w swojej szafce. No, więc cieszę się, że mogłem grać na PS4, bo w końcu mogłem grać na przygotowanie. Muszę zagrać na moim starym kompie. I dlatego bardzo czekałem. Na PS4? 80 kilka złotych, 84 zł z czekiego. To jest coś w PS Plusie? To jest po... Tak, i nie, no PS Plusie chyba jest tyle samo. Nie ma jakiejś zniżki.
Ja bardzo tęsknię za tą grą, bo ja mam takie jakieś bardzo... Bo ja bardzo, bardzo długo na nią czekałam. W momencie, jak oni ją zapowiedzieli, w sensie... To był Fulbright. No. Ja pamiętam, że ja sobie wtedy jeszcze bardzo dużo na RSS-ach siedziałam, więc automatycznie sobie RSS-owałem strony i ja po prostu każdego newsa, każdą okładkę kasety, którą oni zrobili, każdy numer w ogóle, jak ta gra wyszła, to już nie dość, że to było takie ukoronowanie czekania, to ona jeszcze była A tak kiedy dobra. Kiedy ta koma wychodzi? Słucham? Ta koma. Nowa gra. Nie wiem kiedy. Taki science fiction to ma być. Nie wiem, bo wiesz co, bo to akurat Gone Home strasznie, bardzo mocno śledziłam, bo ona była taka na Reddicie, oni się zapowiedzieli, byli tacy naprawdę łebscy z tego, co tam właśnie odpowiadali i stwierdziłam, że okej, ci typi nie zrobią złej gry. Oni po prostu są kurde za mądrzy, żeby zrobić ale złą grę. Nie, ja teraz tak mega śledziłem, jak tam jest z tą konsolową wersją. Szczególnie, że ona teraz miała w ogóle jakieś takie problemy ze sobą, z wydaniem, bo w Stanach wyszła tam dużo szybciej i potem, bo miała wyjść na całym świecie w jednym dniu, ale nagle okazało się, że w Europie były jakieś problemy z akceptacją jej tam jakieś tam te towarzystwa ratingowe, tam jakieś tam RSB czy coś takiego, tam... Ale jaki miała problem z tą grą? Wiesz co, chodziło o to, że chyba, że to musiał, że chyba nie, chyba coś tam, że jakieś formalności nie dopełnili. Aha. Tego typu rzecz. Bo tam już myślałem, że chcieli jakoś odcenzurować, ale przecież tam nie ma nic do cenzurowania. No właśnie, tam nie ma poza za bardzo tym, że to jest w ogóle lewacka propaganda, co nie sobie ci śmierci, no to tam... Nie, ale wydaje... Wiesz, ile ludzi zostało lesbijkami potem, jak wiele grało? No. Wiesz, ile matek płacze? A wiesz, jak mamy problem z reprodukcją w tym kraju i to jeszcze pogłębiamy go przez takie gry? No bo to jest właśnie dlatego jest problem z reprodukcją w tym kraju. Właśnie, Twitch plays Poland. Zamiast ten, no. Tak. Ten no. Ten no, dokładnie. Bo mamy 12 lat. Gosh, guys. Tymczasem ja z kolei przyszedłem, gram w interesujące gry, a nie w jakieś tam nudziarstwa, gdzie chodzisz i nic nie robisz. I przyszedłem Tomb Raidera. Ile zniszczyłeś zabytków? Właśnie, bo dokładnie o tym chciałem pogadać. Wiecie, Tomb Raider to jest, jak już mówiłem, gra o najgorszym archeologu w historii. Wiecie, jakie jest jedno z wyzwań? Bo tam masz takie poboczne wyzwania w każdym obszarze. Jakby. Takie, że tam możesz sobie pedeków trochę na boku nabić. Mm. Jedno z wyzwań jest zniszcz 8 posągów. I centralnie biegasz po zaginionym, starożytnym mieście i strzelasz z dubeltówki do posągu. Drugie wyzwanie to jest spal flagi tam wojowników, tu nie? No i to są jakieś w ogóle zabytkowe gobeliny, które gdzieś na ścianach wiszą, wiesz, przetrwały tysiące lat, co nie? A ty z łuku do nich strzelasz, żeby trochę pilików sobie tam robić. Ja się zastanawiam, bo to jest jak się nazywa... Nie połączanie gameplayu z fabułą? I to jest właśnie bardzo mocno tam tak. Ewidentne generalnie. Ewidentnie, w ogóle ja się bardzo zgadzam, bo ja tu przy okazji chcę połączyć sekcję komentarzy. I bardzo się... Ej, ale tak swoją drogą poczekaj chwilkę, ja tylko szybko coś tak wrzucę, zanim ty znajdziesz ten komentarz. Ale przecież nie jest trudno zrobić misję, w której ty coś podnosisz i chowasz, zamiast tego, że do czegoś strzelasz. Możesz nawet strzelić do czegoś, żeby coś spadło i to złapać. Rozumiesz, że tam... No. Albo to jest już lenistwo w ogóle w tym momencie. Albo na przykład nie robić wyzwań. Znaczy, no, im zależy na tym, chyba żeby te wyzwania były jak najbardziej... zróżnicowane, no. No ale widzisz właśnie, na przykład mówisz, że strzelasz do tego, możesz strzelić do czegoś, przez to coś spadnie, ty to złapiesz, schowasz do plecaka i jakby wilk syty jawce cała. Bo i to ma zarówno sens jakby w tej osobie jej i w... No ma to sens, ale z drugiej strony Lara znajduje tyle artefaktów, które chowa do plecaka w tej grze, że ja się dziwię w ogóle... znalazła wazę i figurkę? Jakim cudem tak. że tam znalazła wazę i tam, że to jest która figurka. Która mogła być figurką, tak? Również... Albo zabawka dla dzieci, która mogła być też jakimś tam narzędziem rytualnym. No jest początkującą panią archeologiem. Ogólnie jest bardzo kijowym archeologiem. Uczy się dopiero, druga gra. Jezu, ale co będzie potem, ale... jak już będzie wpływowa. To... I to jest, teraz będzie taki pomniejszy spoiler, ale naprawdę pomniejszy jakby, więc tylko naprawdę przewrażliwione osoby niech przewiną po chwilę. I tam w końcu znajdujesz, tak, dokładnie tak jak w jedynce, znajdujesz taką, taką rasę starożytnych, którzy przetrwali od mniej więcej 1200 roku, 1100, coś takiego, tak w tym mniej więcej okresie zaczyna się jakby historia tej gry, co nie? No i oni wtedy zostali stworzeni i oni żyją do dzisiaj. I co robi Lara? To rasa? Nie. No, wyłonili się, okej. Nie, no to są nieśmiertelni ludzie po prostu, nie? Tak. Gasp! Biorąc pod uwagę, że w tej grze od początku wiesz, że szukasz źródła nieśmiertelności, no to jest dosyć mało zaskakujące, nie? No i Lara, oni w ogóle mówią jakimś starożytnym, zapomnianym językiem, co nie?
Lara uczy, jak wiemy, jest w ogóle poliglotką, która się uczy języka na żywo, w ogóle czytając napisy na ścianie, ona się uczy z tego składnie tam i tak dalej i po dwóch godzinach już potrafi... A to jest jak ten typ coś tam odkrył Troję, to on też tam się... A czyli sugerujesz, że skoro jest taka dobra w nauce języków, to mogłaby też archeologię się nauczyć. Mogłaby się spróbować z nim porozumiewać. Widzisz, że jesteś archeologiem, który poznaje w ogóle nieśmiertelnych ludzi, którzy... Ale ona nie jest antropologiem, dude. Ci ludzie praktycznie przeszkadzają w fakcie, że to były zabytki. Ona ich tylko zabija. Jedyny jej kontakt z nim polega na tym, że ona ich zabija. No tak, ale bo ona chce ich artefakty. A wiecie, jak kończy? To ma sens, to ma sens, to ma głęboki sens. Archeologia zajmuje się badaniem zaginionych i wymarłych artefaktów, no jak artefaktów plemion, które już muszą wymrzeć. Nie możesz badać jako archeolog. Ja uważam w ogóle, że... No to jest tak, jakbym wzięła książkę od ciebie z domu i bym znalazła do muzeum. Bez sensu, ale jakbyś umarł. I jeżeli było jakieś 500 lat potem, to już by było coś, to już by było przedstawienie. A jakbyś przyszła za 500 lat, ja bym nadal żył, to trzeba by było zabić. Albo jakby archeolog trafił do Gdańska, nie, żeby badać to, no bez sensu. Ludzie nie, autentycznie jakieś towarzystwo archeologów... To jest antropolog albo kulturoznawca. Jakieś towarzystwo archeologów istniejące w tym świecie przedstawionym, oni powinni jakąś taką ogólnoświatową akcję, wiesz, protestować w przeciwko działalności Lary Croft, co niż odbierzcie jej koncesję. Właśnie nie, właśnie oni powinni ją promować, bo ona poszerza im pole działania. Oni nie mogliby tam wejść, bo ci wredni antropolodzy tam już się szykowali, a teraz to wiesz, wydali. Siedzą i badają te plemiona, robią tam, starają się tam jakby wejść w ich tam te szramki, a tak, w każdym razie chciałbym się zgodzić z naszym użytkownikiem JUKDev, który hejtuje tutaj w naszych komentarzach. Nie będę czytał samego tego komentarza, bo on jest bardzo długi, ale ogólnie hejtuje Lara Croft i nasze Tomb Raidera nowego, Rise of the Tomb Raider, i uważa, że to jest słaba gra i rozczarowanie, i kupił ich konsolę specjalnie dla niej i jest tym bardziej rozczarowany. Ja się ogólnie z nim zgadzam, że ta gra na przykład z punktu widzenia psychologicznego, o ile ona nie ma sensu żadnego, co nie, o ile jedynka tam trochę uwodziła scenariuszem, który też miał ten dysonans narracyjny, ale taki moim zdaniem do zrozumienia, do pojęcia, co nie, do ogarnięcia, no to tutaj Lara jest przede wszystkim w ogóle zabójcą, takim komandosem zupełnie. Od początku gry do końca ona to, co umie najlepiej, to zabijać ludzi. Nie w ogóle badać, nie, no chociaż spina też się nieźle, co nie, mogłaby być też alpinistą na przykład, w tej kategorii mogłaby tam próbować się rozwijać. I przy okazji może nie niszczyłaby starożytnych miast. Ale niszczyłaby góry. No, ale taki, wysadzałaby tam czubki. Lara to jest taki, wiesz, taki archeolog w stylu Indiana Jonesa. Indiana Jones też tam szczególnie nie badał, nie? No też tam rozwalał. Tylko, że zwróć uwagę też na to, że Indiana Jones był osadzony w latach 30. akcja Indiana Jonesa. No tak. Archeologia w latach 30. wyglądała mniej więcej tak. To była dosyć dziwna i szalona nauka o ludziach, którzy jechali do Egiptu, odkrywali tam coś. Pierwsze co robili, to rozkminiali, jak to wywieźć, tak żeby władza Egiptu się nie zorientowała. No tak. A my teraz jesteśmy... Tylko, że Jan Jones też rozwalał. On tam wybiegał ze świątyni, a tam za nim się kula toczyła. A my teraz jesteśmy w XXI wieku. No już jednak... No dzisiaj to jest po prostu kradzież kulturowa i jakieś niszczenie w ogóle dziedzictwa kulturowego i tak dalej. Lara chce nawiązać do tych złotego wieku. Gdyby ona była przedstawiona jako taki awanturnik, który poszukuje bogactwa, to okej, okay, co nie? Ale no, ona archeologiem w ogóle nie jest. A tam mówią wprost, że jest archeologiem? Nie mówią tego wprost, ale jakby wszystko, co ona robi na filmikach, jak jest pokazane, jak się przygotowuje do tej wyprawy i tak dalej, no to tak, to mówią. Jest ważne, czemu, ważną czemu częścią tej gry jest... być? Gdzie w sensie, może być? No bo ona ma tam, ile ona ma lat teraz? Ona miała 18 w pierwszej grze, no to się dzieje kilka lat później, więc i ona ma tam 22. Ona ma furę kasy, tak? To już to bo pochodzi z rodu Croftów, w ogóle pochodzi z niej. I ona to jest taka mapa, która mówi, dobra, ja sobie pojadę szukać starożytnego plemienia i po prostu to robi. Mniej więcej tak. To jest takie totalnie 1%, co niektóry ma na tyle kasy, że jeździ niż dziedzictwo kulturowe i mówi, co mi zrobicie tutaj, fakty wam rozdaję, co nie, wiesz? Zasypię wasz pieniędzmi i tyle mi zrobicie. No okej, okay, no dobra, tak. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że JUKDev, to, że kupiłeś konsolę dla takiej gry jak Tomb Raider, to nie jest najgorszy problem. Będzie Quantum Break. Ponieważ mój znajomy kupił Xboxy 360 dla Alien Colonial Marines, więc jakby tam gorzej byś chyba generalnie nie może. Myślę, że jakby to miało sens, to byśmy nagrali minutę ciszy. Ale on dlaczegoś jeszcze kupił PlayStation 4, też dla czegoś takiego. Dla Killzona. Nie wiem, że dla Killzona. Nie dla Killzona. To też by było dobre, swoją drogą. To była taka sezonowa gierka, co o której już chyba dzisiaj się nikt nie pamięta. Domek tak trochę kupił dla nie Phantom dla Break Xbox One. Tak. Dla Evolve też by było dobre. No właśnie, wydaje, że albo dla Evolve, albo dla czegoś takiego. Ja też tak tam... Yeah. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tego komentarza, że koniec końców, mimo że ta gra jest absurdalna fabularnie i jest dużo gorsza historia opowiedziana i
Bardzo mnie wkurza to, że ona jest bardzo Unchartedowa, taką kopią Uncharted, a jakby trochę boi się być Tomb Raiderem, boi się właśnie iść w otwarte przestrzenie i w eksplorację. Poprzedni Tomb Raider to był taki lepszy Uncharted. Tak, no właśnie. No to mimo wszystko ja nadal uważam, że to jest świetna gra, że rewelacyjnie się w nią gra, naprawdę. I tam zbieranie rzeczy... Niszczenie posągu. Niszczenie, no to ma tak. A może to jest taki amerykański pokazany, że tam guys, ci, którzy mają kasę, tam są obviously lepsi, więc jeździmy po świecie i niszczymy tam te wszystkie inne i mniejsze. Bold Donald Trump. Jo. No. To jest dlatego I jeszcze chciałbym się z takich wątków zapomnianych naszych odnieść do Bravely Default, który kiedyś zhejtowałem strasznie ze 4 odcinki temu. A teraz już jest wszystko super. Nie, skończyłem tą grę, więc trochę już jestem z nią pogodzony, trochę już jest tak, że się, wiesz, rozstaliśmy się, było trochę kwasów między nami, ale koniec końców stwierdziliśmy, że jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ona napisała maila, przyszła po książki, ja tam zrobiłem herbatę i nie wzywaliśmy się i tak. I w końcu ją sprzedałem, to nie. Ale to w związkach bywa. Ale zdecydowałem się na to wcześniejsze, na to wcześniejsze rozwiązanie, na to wcześniejsze zakończenie, bo... To oszukane. Właśnie on nie jest oszukany, o tym chcę powiedzieć. Teraz będę w ogóle na maksa spoilerował zakończenie Bravely Default. Jeżeli byście bardzo chcieli, to ono zaskakująco, ono może być zaskakujące. Jeżeli bo ono, ta gra przez całą grę... Przecież chwileczkę, tak naprawdę skończyliśmy z sekcją komentarzy, jeżeli nie chcecie tego spoilera, to właśnie skończyliście program. Tak. Więc go po prostu wyłączcie. Ale na końcu powiem fajną, śmieszną rzecz, nie? Która was ominie. Więc to jest tak, że ta gra w ogóle przez... jakieś 58 godzin rozgrywki, w ogóle ci nie sugeruje, że ta ich historia może być jeszcze ciekawa. I koło 60 godziny, jak ty masz szansę ją wcześniej skończyć... Czy spoiler to jest to, że ta historia jest ciekawa na koniec? Że może być ciekawa. Znaczy, to nie jest jakieś tam gigantyczne, co tam się dzieje, znaczy, bardzo interesujące, ale no... Jestem sobie w stanie wyobrazić człowieka, który... No obejrzałem 40 minut gameplaya, co nie? Jakby na YouTubie, żeby zobaczyć drugi, więc to jest na tyle interesujące, żeby obejrzeć 40 minut YouTube'a, co nie? To już jest coś, co nie? I to jest tak, że ta gra ci w pewnym momencie, tam musisz ładować kryształy modlitwą. Naciskasz X, żeby się modlić, co nie? Jak w ogóle wierzące osoby, co nie? I tylko, że chodzi o to, że możesz te kryształy przeładować swoją modlitwą, więc w pewnym momencie postać taka, która tam lata, tak jak wróżka, która lata z tobą, krzyczy, że przestań się już modlić. I ty od 5 czy 6 chapteru, czyli że od tego, jak już gra się zaczyna powtarzać, nagle jakby zdejmują z ciebie takie ograniczenie, że jak ona ci mówi, że przestań się już modlić, to ty automatycznie nie przestajesz modlić, tylko możesz się modlić dalej. I ona wtedy, w tym momencie zaczyna bardzo delikatnie sugerować, że być może coś jest nie tak z tą wróżką, co ona do ciebie mówi, że być może z tym wszystkim, co ty robisz w tej grze, jest coś nie tak. I że być może wypadałoby się pomodlić jeszcze dalej. Więc ja, jak się modliłem dalej w tym 6 chapterze, to nawet nie czułem się specjalnie jakby, że oszukuję grę, albo że... Bo autentycznie chciałem to zrobić. Jak w pierwszym momencie, jak oni mi to zasugerowali, to pomyślałem, po kiego będę to robił tam jeszcze 4 razy całą grę robił, jak wystarczy, że się pomodlę dłużej, co nie, jak oni mi to sugerują. I wtedy... w momencie, kiedy ten kryształ pęka, to się okazuje, że ta wróżka twoja, to był w ogóle taki gigantyczny potwór, tylko ukryty w ciele wróżki, i ona jest takim mesjaszem zagłady w ogóle. Że ona jest jakimś sługą wielkiego, przedwiecznego boga, który w ogóle pożera światy. Który? No coś takiego. Galaktus. Który pożera światy jeden za drugim, i on teraz musi się wyrywać ze swojej boskiej domeny, żeby móc pożerać światy dalej, i żeby to robić, żeby pożerać te światy, to potrzebuje tych naładowanych kryształów. I to chodzi o to, że za każdym razem, jak te cztery kryształy ładowałeś, to się budziłeś w kolejnym świecie, bo tamten poprzedni świat został pożarty przez tego boga. I teraz ty, przerywając tą grę szybciej, walczysz tylko z wróżką, bo ten bóg nie zdążył się naładować. Więc tak naprawdę masz lepsze rozwiązanie, jakby bardziej korzystne z punktu widzenia fabularnego. Bo jak z kolei dasz się jej oszukiwać te x razy i dojdziesz do końca tego cyklu, to ta wróżka budzi tego boga i on przychodzi, jakby musisz, nie dość, że musisz z nim walczyć, to on jeszcze w trakcie walki musi się ładować energię, bo ty jesteś za dobra dla niego, za potężna, więc on musi się restaurować, co nie lega energię, i robi to pożerając światy. Więc tam jakieś miliardy ofiar pochłania, tylko to, że ty chcesz mieć 100% gry ukończone. Czyli lepsze jest to, że ty jesteś taki, ahaha, ja no to cię dokładnie, mam. Tak, dokładnie. Okay. Tylko, że jest jakby taki haczyk w tym zakończeniu, że ten bóg gdzieś tam istnieje, że tego nie pokonujesz. Tylko, że on jest uwięziony w tej boskiej domenie, więc nie robi krzywdy dalej ludziom, co nie? Tylko, że tam jest ostatnia taka sekwencja w tej grze, że on się kiedyś tam obudzi, że musicie być czujni, co nie, i tak dalej, co nie? Ale Bravely Default 2. Bravely Second. No właśnie tak, jak na grę z tak
przewidywalnym i słabym scenariuszem, gdzie ty przez 60 godzin siedzisz i oglądasz taką typowy JRPG, który do niczego nie prowadzi, no to wydaje mi się, że to jest zaskakująco takie interesujący zwrot na koniec. To ciekawe posłuchać. No. Zwłaszcza, że tam jest jeszcze, oni próbowali zrobić socjal dookoła tej gry, więc możesz zapraszać jakby, tak jak mówiłem, możesz zapraszać do wioski ludzi, których masz w Street Passie, co nie? A jak nie masz ich, to on ci jakby sam losuje, co nie ludzi, obcych ludzi z internetu. I też jest taka opcja, z której nigdy ani razu nie skorzystałem z gry, że możesz zaprosić postać do pojedynku, jakby jedna twoja postać wpada bohater, którego ma to jakiś twój kolega ze Street Passu, co nie? Mhm. I na końcu, jak ten Bóg zaczyna pożerać te światy, to on jakby pożera czyjeś światy w czyimś 3DS-ie, co nie? I ty wiesz, to jest takie już takie budowanie jakiegoś takiego uniwersum w ogóle w prawdziwym świecie. Okay. Też jest interesujące dosyć. No, tyle chciałem powiedzieć o Bravely Default. A coś śmiesznego na koniec? Tak. Nie, to było oszustwo. Nie mamy nic śmiesznego do powiedzenia. Ja cię! Przesuwaliście spoilerów i nic zawsze, co to nie mamy. Ha. Dobra, to wszystko z naszej strony. Cześć. Pa. Cześć. Wsiadę, nie ma komentarza.